Dzień dobry. Ostatnio była Wersa, to dziś będzie Deus. Co dziś w kwestii Deusa? Dziś będzie troszeczkę o programach i postaram się odpowiedzieć na takie pytanie, czy Rutus Versa jest lepszy od Deusa dwójki. Może troszeczkę pytanie takie podchwytliwe, że tak powiem. Ale warto, myślę, obejrzeć taki materiał i zobaczyć i zastanowić się przez chwilę nad tym światem wykrywaczy. Wykrywacz włączony, dostrojony do gruntu. Pokażę Wam, jak działa na fabrycznych programach oraz pokażę Wam programy, których używam do poszukiwania koloru w polach i w lasach. Takie zwyczajne programy, których używam. One będą później, na początku będą programy podstawowe. Ten film, że tak powiem, wyprodukowałem dlatego, że pokazałem Wam ostatnio Wersę praktycznie na ustawieniach, można powiedzieć, niedopasowanych na tym polu testowym właśnie. I ten wykrywacz działał, można powiedzieć, doskonale, wykrywając wszystkie cele, identyfikując je z każdego podejścia, bez żadnych najmniejszych problemów. Zapraszam Was do tego, byście zobaczyli, jak sobie z tymi celami radzi Deus. Na początku na bazie programów fabrycznych, czyli General akurat z Kryminacją 10, Czułością 95. Wielu z Was tak go używa, myślę, w opcjach audio. Nic tu nie ma. Wykrywacz dostrojony do gruntu. Zaczynamy. Pierwszym celem będzie 10 groszy na 18 cm. Tak dosyć szeroko to bierze, a pinpoint. Jeszcze raz, bo się mi nie cykło. Pinpoint bierze. Teraz będzie średniej wielkości sreberko, czyli sreberko 18-wieczne, przepraszam, gdzieś średnicy 14 mm, również na 18 cm. Może czułość, nie? To trzeba by mocy dodać. No to na maksa jedziemy. No niestety nie. No to 95. Tu mam mały kawałek brązu. Jak widzicie, raczej tutaj wykrywalności by nie było, nie? Jak się troszeczkę głębiej tutaj zastanowicie, to widać zachowanie tego wykrywacza, tak jakby go dusiło. Coś go przydusza jakby może ten grunt i wycisza go nad celami. Tak bym powiedział, nie? No, jedziemy dalej, nie? Program Sensitive. Teoretycznie powinienem dostrajać grunt za każdym razem, ale i robiłbym tak, i robię tak normalnie, ale dla celów tego filmu nie będę tego robił, dlatego że faza gruntu jest taka sama, a wykrywacz działa identycznie tutaj, bo to sprawdziłem, więc mi to oszczędzi czasu, że tak powiem. Więc fabryczny program Sensitive, tak pokrótce, nic tutaj nie kombinowane. Tu jakaś wykrywalność jest, myślę, że dobra, i wykrywalność jest punktowa, można powiedzieć. Identyfikacja 53-55 to jest prawidłowa identyfikacja tego celu, nie? Teraz sreberko, którego identyfikacja powinna być tutaj na 61 mniej więcej. Ale co zastanawiające, tej identyfikacji tutaj nie mam. Praktycznie nie ma wykrywalności, bo identyfikacja jest 0,0. Choć wykrywacz Deus, jak wszystkie wykrywacze firmy XP, są wykrywaczami audio, gdzie audio jest najważniejsze, a nie identyfikacja, prawda? Więc tutaj bym prawdopodobnie może tą zerówkę w dobrym miejscu wykopał, nie?
Dobra, idziemy dalej. Kawałeczek brązu. Tu ten program Sensitive powinien działać dosyć dobrze. No ale nie działa za dobrze. Kolejnym programem będzie Sensitive pełne tony. Bez zmian, program fabryczny. Tutaj identyfikacja powinna być 50 powyżej i czasami się ona pojawia. Teraz sreberko na 18. No, coś tu się, o, pojawiła się raz identyfikacja 61, raz 64, 62. Kolejnym celem będzie kawałek brązu. I tu jest wykrywany. Identyfikacja nie zawsze jest sensowna, można powiedzieć, ale jakoś to tam jest, prawda? Dobra, dalej. Program FAST. Generalnie program FAST jest fajną bazą do produkcji wielu programów. Pokażę Wam, jak to się zachowuje tutaj. Może, tak już powiem, że nie będę stroił, ale to 86 tutaj jest stałe, można powiedzieć. 10 groszy na 18. Bardzo fajnie. Teraz będzie sreberko. Szukam identyfikacji 61. Jest 70, 31, 35. No tak sobie, że tak powiem. Kawałeczek brązu na 15 cm. Bardzo dobrze. Identyfikacja ta 52 jest dobra. Z tego miejsca nie ma identyfikacji, 70 się wybija. Dalej, program PARK. No to tak cichutko, ale całkiem, że tak powiem, znośnie, bo jest, prawda, cisza, nie? Jednak sreberka już nie widzi. Wydaje mi się, że program PARK jest troszeczkę jakby słabszym programem i również można go wykorzystać jako bazę dla tam budowy sobie własnych programów. Tu jest słabizna. Deep High Conductors. Program, dla którego, przyznam się, jeszcze nie znalazłem zastosowania. Po prostu nie szukam w takich terenach, gdzie jego możliwości można w pełni wykorzystać. Szukam na razie takich miejsc. Jak znajdę, to Wam doniosę, że tak powiem. No i zaczynamy ponownie od 10 groszy. No i 10 groszy chyba na razie wygrywa konkurs w tym programie. Natomiast sreberka już nie ma, nie? No teraz kawałeczek brązu. Raczej bym to uznał za jakiś faz gruntowy. Tuż jest mono. Mono sobie zostawimy na inną okazję. Tak więc zaprezentowałem Wam, jak działają programy fabryczne. Teraz przechodzę do programów, które sam użytkuję. To jest program Magnet, który możecie sobie gdzieś tam skopiować z internetu. Nie chcę w nim tutaj grzebać za bardzo, żebyście mieli jakiś wyznacznik tego, jak to działa, mogli skopiować, bo nie chcę tutaj polepszać go. Te programy, które mam tutaj, ja ich użytkuję, ale mimo że tu tych programów jest kilka, może 4 albo 5, to jeszcze modyfikuję, gdy jestem na miejscu jakimś tam, prawda? To sobie to po prostu coś tam zawsze poprawiam, nie? Tak, Magnet. Program oparty na programie podstawowym, jeśli chodzi o bazę, z minusową dyskryminacją i w systemie pięciotonowym. Nie? Bardzo fajny program, którego często używam i bardzo mi się podoba. Zaczynamy od sreberka, znaczy od 10 groszy.
Nie wiem, czy nie uznalibyśmy tego za żelazo. Tu jest żelazo. No to widzicie, mam zarówkę, nie? Raczej by to było, że tak powiem, niewykryte, nie? Bardziej zarówka w Deusie oznacza cel bez identyfikacji. Koksy to są właśnie te 23-24. Dobra, teraz kawałeczek brązu. Jest bardzo podobna sytuacja. Mimo, że ten program naprawdę jest fajny, to tu nie działa. Teraz mam program bezfiltrowy. Bezfiltrowe pełne tony, coś jak Deus 1 z pełnymi tonami, z minusową dyskryminacją. Tu muszę sobie niektóre sprawy poprawić, dlatego że ja tutaj się bawiłem ostatnio. Tą czułość damy na 95, żeby moc była z nami. Reaktywność zostawię, bo ona jest dobra do tego terenu. W opcjach audio, PWM. I bez filtrów audio. No nie. To też nie. Słyszycie, jak działają pełne tony tutaj. Do tego tematu później wrócę. No i ten kawałeczek brązu, mimo że te pełne tony są, pełne tony moje zbudowane są na programie Sensitive, nie działa tutaj prawidłowo to. Dalej, mój program główny, który zrobiłem gdzieś tam odcinek, oparty na programie podstawowym. Tak pokrótce ustawienia. Audiofilm na dwójkę. Pokażę wam, jak to działa. No tutaj są już zaburzenia żelazno-mineralizacyjne. Ale tu bardzo, że tak powiem, sympatycznie sobie radzi, bo identyfikuje to na 54, czyli prawidłowo. Sreberko. Coś by chciało, ale nie do końca. No i kawałeczek brązu. No, fajnie. No brązek. Brąz jest tak w miarę fajnie, centralnie łapany, nie? To był program główny. Program Sensitive sobie zostawimy. Teraz Tekna. Tekna na ustawieniach, które są w necie. Wiele osób używa tego programu do poszukiwań celów niskoprzewodzących. Zobaczymy, jak tutaj będzie to wyglądało. Stabilność gruntowa macie. Gdzieś tam się przebija i czasami identyfikacja jest. Tu tak należy na tym celu, czyli na seberku. No i brąz powinien być dobrze. Brąz jest super. Brąz jest spoko. Dobra. Tu już mamy programy dipowe do poszukiwań jakichś tam łąkowych i tak dalej, ale to innym razem. Macie jakiś obraz. Jeśli widzieliście film z wersą, która sobie, że tak powiem, leży tam, to możecie się złapać za głowę, nie? No, no ale to są dwa różne wykrywacze. Pierwsza sprawa to jest taka, no w wersie już na samym wstępie dostajecie bardzo dużo, jeśli chodzi o ustawienia i nawet z wykrywaczem wyciągniętym z pudełka możecie tam wyprawiać różne cuda. Oczywiście te jego możliwości w pewnym momencie się kończą, nie? Natomiast w Deusie niestety musicie ten wykrywacz w miarę dobrze znać, żeby umieć odpowiednio go dopasować do warunków i do tego, czego szukacie. Bez tego jest ciężko. Bez pola testowego, bez prób własnych, bez staranności, bez przyłożenia się do tematu nie będziecie z Deusa szczęśliwi. Tak to niestety wygląda, nie? Widzieliście tutaj programy, nie?
co do tego myślenia, to myślenie jest całkowicie proste, można powiedzieć, bym określił to, że tu nie ma żadnej filozofii, trzeba się chwileczkę tylko zastanowić. Patrząc się na te programy, to programy, które bazowały na bazie programu podstawowego, nie działały tutaj prawidłowo. Co również nie działało prawidłowo, nie działały pełne tony, dlatego że programy Tekna, program Pełne Tony i co tam jeszcze było, i nawet można powiedzieć, że program, jak się nazywa, Magnet, to są coś w rodzaju pełnych tonów, nie? I wszystkie programy na minusowej dyskryminacji nie dawały tutaj, że tak powiem, dobrych rezultatów. Więc sprawa jest jasna, myślę, nie? Co zrobić, nie? Jak do tego podejść w sposób najprostszy? Najprostszym sposobem będzie tutaj użycie programu, który mam. No, co to ja robię? Programu Sensitive. Program Sensitive, który jest. Mój program Sensitive, który jest oparty na bazie programu Sensitive. Na dyskryminacji 5,5, którą mogę tutaj dać, powiedzmy, na 6. Jest oparty na pitchu. Jest wycięty zakres koksowy. Silencer jest na 0. Czułość jest tylko 90. Frequency max, jak przystało na cele niska przewodzące, jest dość wysoko, czyli na 40 kHz. Tak, natomiast w opcjach audio mam filtr audio włączony na 1 i mam PWN. Jaki będzie wynik teraz? Identyfikacja 52, 54, 55 jest identyfikacją prawidłową. Teraz oczekiwałbym tutaj od tego programu identyfikacji 61. 62, 61, byłoby, nie? Z tego podejścia? Bez żadnego problemu. No i teraz kawałeczek brązu. Myślę, że mamy to, nie? No i teraz dopiero możecie porównywać wersję z Deusem, nie? Tak to wygląda. Jeśli wykrywacz jest prawidłowo ustawiony i użytkownik troszeczkę się minimalnie postarał w tym swoim myśleniu, to się da zrobić. Jeśli bym podwyższył tutaj reaktywność do, powiedzmy, 3, myślę, że byłoby to jeszcze lepsze. Tu się trzyma na tym 52. No, tak to wygląda, jeśli chodzi o Deusa. No i teraz chwila podsumowania. Dwa różne wykrywacze. Można Deusa wyprowadzić, jak widzieliście, w działaniu na poziom wersy, czyli poziom najwyższy, bo nie da się więcej zrobić niż wersą i więcej zrobić niż w tym programie z żadnym wykrywaczem, bo wykrywalność jest 100%. Przy szybkim, wolnym miataniu, szerokim zamiataniu, bo takie punktowanie, to wiecie, że nie działa to tak, jak powinno być. Wykrywacz jest stabilny, działa. Gdybym się troszeczkę postarał jeszcze na tym programie i go bardziej tutaj dopracował do tego akurat miejsca, to bym po prostu osiągnął jeszcze lepsze efekty. Raczej no, działałoby to jeszcze lepiej, identyfikacja byłaby jeszcze pewniejsza. Jednak wyszłem z założenia, by pokazać Wam programy, które używam. Jeden z tych programów był program Sensitive, którego tutaj użyłem, którego bazą jest właśnie program Czuły, nie?
Ten program mógłbym też zrobić, myślę, tutaj na programie FAST i również uzyskałbym podobne efekty. Więc jeśli popatrzeć na to z mojego punktu widzenia, to wykrywacz Deus 2 działa tak samo dobrze jak Versa. Jednak diabeł tkwi w szczegółach, bo może dla mnie tak, ale dla użytkownika, który na przykład ciężko pracuje przez tydzień, by sobie tam w niedzielę na parę godzin, powiedzmy na 4 godzinki, wyskoczyć z wykrywaczem, który wykrywacz będzie, że tak powiem, lepszy. Te takie słowo, którego nie lubię, lepszy. Wiadomo, że Versa, dlatego że można szybciej uzyskać bardzo wysokie wyniki w poszukiwaniach. Jednak muszę o tym powiedzieć, chociaż takich porównań to staram się unikać. Ja mam 5 pól testowych i na 4 pozostałych polach sytuacja jest całkowicie odmienna, jeśli rozumiecie. Tak to wygląda z Deusem, że Deusa można przy zaangażowaniu, przy dużym zaangażowaniu i dobrym poznaniu doprowadzić do naprawdę bardzo dobrych efektów. Myślę, że wiele osób zraża się do Deusa dwójki, bo często widuję w sprzedaży wtórnej Deusy. Właśnie z tego powodu. Z powodu tego, że jednak oczekiwania są troszeczkę większe po wyciągnięciu z pudełka. Jednak jest to inny wykrywacz, jest to, myślę, też wykrywacz dla jakiegoś tam trochę jakby węższego kręgu osób. Bo nie widzę aktualnie konkurencji, patrząc się na wykrywacze. Nie byłem użytkownikiem Manticora i mam tą dziurę właśnie. Natomiast użytkowałem Manticora na kilku polach testowych. Został mi po prostu użyczony i nie widziałem tam różnic, jeśli chodzi o Deusa dwójkę. Dla mnie jest to wykrywacz podobnie działający, oczywiście jeśli Deus 2 jest dobrze ustawiony. Ale to jest tylko troszeczkę wiedzy, bo musiałbym ten wykrywacz posiadać, żeby wiedzieć, nie? Żeby wiedzieć dokładnie. Wykrywacze, myślę, bardzo porównywalne. Wiele rzeczy w Manticorze mi się podoba i wiele rzeczy mnie do niego ciągnie. Myślę, że przede wszystkim to stabilność, bo stabilność jest kluczem do kultury pracy i do znajdowania więcej. To mi się tam podoba. Jednak z tego, co wiem, rozmów z moimi znajomymi, którzy znają Manticora, to wiem, że jest to wykrywacz również prosty. To jest wykrywacz troszeczkę bardziej skomplikowany, można powiedzieć, niż Equinox. Ale to mimo wszystko jest wykrywacz prosty w porównaniu do Deusa, w którym możliwości konfiguracji są ogromne, ogromne. Chciałbym Wam powiedzieć tylko, że w wielu wykrywaczach macie coś takiego jak 1 ton, 2 tony, 3, 5, powiedzmy multitony pitch, nie? No, w Legendzie, w Wersie, w Equinoxie tak macie. Chyba też tak podobnie jest w Manticorze. Dobra, ale Deus 2 ma 3 razy tyle, bo ma te audio w wersji PWN, ma w Squarze i w High Squarze. Oprócz tego, jak wiele z pozostałych tych wykrywaczy, ma możliwości również tonalne i ustawień tych tonów wszystkich, łącznie z equalizerem, nie? Więc już kwestia samego audio i dopracowania go dla swoich potrzeb jest ogromna. Tak, wracając do pól testowych. Porównywanie wykrywaczy przez pryzmat pól testowych jest patrzeniem się na ten świat wykrywaczy przez dziurkę od klucza. Bardzo wycinkowo i wybiórczo. Bo myślę, że gdybym miał tylko jedno pole testowe, to wyciągnąłbym zupełnie inne wnioski z tych wszystkich moich testów, niż z tego, jakbym miał 5 pól testowych, które mam, nie? A gdybym miał 10 pól testowych w różnych miejscach, że tak powiem, albo 20, to może te wnioski byłyby jeszcze bardziej różne. Nie? Rozumiecie, o czym mówię? Kwestia na przykład testowania na jednej monecie wykrywacza i oceny jego, to już też troszeczkę już jest, że tak powiem,
out of date, nie? To już się takich rzeczy nie robi. Chociaż widowałem na przykład takie testy Legenda i oceny jego trybu Deep przez pryzmat jednego celu z jednego podejścia. Ale to każdy tam orze jak może, że tak powiem. Ja jestem sceptycznie nastawiony do testów. Jednak to, co wam tutaj pokazałem, nie służy pokazaniu, który jest lepszy, a który gorszy. Ale pokazaniu istoty wykrywacza, czyli wersy, która po wyciągnięciu z pudełka daje każdemu użytkownikowi, który nie ma czasu na myślenie, raczej no, ma czas na myślenie, ale nie ma czasu na robienie doktoratu z Deusa, na osiągnięcie bardzo dobrych wyników. Natomiast Deus, który dzięki swoim parametrom, ilości parametrów i możliwości konfiguracji może w dobrych rękach znaleźć więcej. Tak bym to powiedział. Ale znów, jeśli popatrzycie na to ze swojego punktu widzenia, no to z wersją w takim razie po włączeniu macie tak dużo, że ta jakość tego Deusa niknie. Każdy ma inne podejście. Ja również mam podejście. Moim głównym wykrywaczem jest Deus 2. Dla kogoś może być to Versa, dla kogoś może być to Manticore, a dla kogoś może być to Equinox, dla kogoś może być Legend, a dla kogoś, nie wiem, Golden Mask. Wszystko zależy od użytkownika. Ważne, żeby wykrywaczem się fajnie szukało i byście znajdowali nim więcej. Ja mam takie czasami, zdarzają mi się takie czasami sytuacje, że widzę, że jakiś wykrywacz jest w czymś lepszy. I myślę, że z tymi wykrywaczami dwoma jest podobnie, bo niektóre cele przez niektóre wykrywacze są widziane lepiej. Zawsze przypominam sobie Fischera F19, który miał niesamowitą zdolność do wykrywania zdegradowanego aluminium, takich malutkich kuleczek aluminium zdegradowanego, który taki się rozsypuje, nie? Było to na małych cewkach. Żadnym innym wykrywaczem tego nie znajdowałem, ale F19 to znajdowałem, więc ta, czasami taka zdolność może się przydać do niektórych rodzajów poszukiwań. Tak więc porównywanie jakichkolwiek wykrywaczy między sobą takich na polach testowych nie ma jakby sensu, bo gdybyście zobaczyli film, w którym użytkownik Deusa włącza go w ten sposób co ja, dopasowuje go do gruntu i pokazuje, że wszystkie programy fabryczne praktycznie działają tragicznie i wyciąga wersję, która po prostu rozwala system, jakie wyciągnęlibyście z tego wnioski? No, tak więc uważajcie na to, co patrzycie, na co patrzycie i jak oceniacie te wykrywacze. Główną oceną mimo wszystko jest ocena subiektywna w terenie. Ilość przedmiotów znalezionych i przyjemność z użytkowania tego wykrywacza. Jeśli widzicie tą przyjemność, że tym wykrywaczem jest łatwo i znajduje się dużo, no to jest to wykrywacz dla was i to jest główne chyba kryterium wyboru. Nie da się powiedzieć komuś, co kupić. Takie pytanie często pada w komentarzach pod moimi filmami. Jaki wykrywacz, który jest lepszy, który jest szybszy, który jest głębszy, czy ten jest lepszy, czy tamten jest lepszy? Nie jestem w stanie odpowiadać na takie pytania, bo nie znam odpowiedzi. Ja bym chętnie każdemu pomógł, ale ja sam wielu odpowiedzi nie znam. Wszystko zależy kto, gdzie, kiedy, jak. No więc tyle tych zależności, że jakieś tam pomaganie komuś, znajdowaniu wykrywacza dla niego, to w sumie już z natury wybór dla kogoś wykrywacza jest bezsensowny, nie da się wybrać. Jak wielu z moich znajomych i wielu również z was żongluje tymi wykrywaczami przez wiele lat. Więc wielu wykrywaczy używałem i wy pewnie też wiele wykrywaczy przemieliliście, że tak powiem, nie? I macie swoje jakieś tam wnioski, macie swoje typy, macie ulubione swoje wykrywacze, wiecie, który wykrywacz działał dla was lepiej, a który gorzej. Ale to wszystko rozmywa się w ilości w ilości oczekiwań,
Każdy jest różny i różne mamy tereny, różne cele tych poszukiwań. Ja na przykład nic nie wiem na temat poszukiwania w morzu, bo nigdy nie kopałem w surfie tam w morzu. Więc co ja tam będę się na ten temat wypowiadał? Ja powiem wam o jakimś tam wykrywaczu, a wy będziecie chcieli również go wykorzystać w wodzie i okaże się, że był słaby na przykład. No więc to każdy, nie jestem też jakiś tam alfą i omegą w każdym temacie. Dobra, troszeczkę już ten film jest przedługi, więc wypadałoby kończyć. Nie ma lepszy, gorszy, no wszystko zależy od użytkownika i co wyciąga. Możliwości są duże, trzeba tylko troszeczkę pomyśleć i umieć je wykorzystać. Trzymajcie się, do usłyszenia.